Witam, mówi do Was kapelusznik. Wiecie co zostawić, wszystkie potrzebne linki w opisie, a zatem zapraszam na film o Charlotte Katakurim, więc zaczynamy. W pierwszej części filmu skupimy się na jego umiejętnościach, gdyż zasługują one na szersze omówienie. A zatem Katakuri jest pierwszym oficerem Big Mom i jednym ze słodkich generałów. Jest on mocno doświadczonym i świetnie wyszkolonym wojownikiem na każdym polu. Podczas początku walki z Luffy udowodnił to, kompletnie go dominując. Posiadał on przez pewien moment nawet najwyższą nagrodę w serii, wynoszącą ponad miliard berry. I będąc z początku totalnym emo badassem, budził respekt, a w połączeniu z jego silną aurą przytłaczającą inne postacie, wyłania nam się obraz istnego monstrum o niepodważalnym autorytecie. Wspominam o tym teraz, ponieważ uważam, iż jaki szacunek budził, także wpasowuje się do jego umiejętności. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o jego haki obserwacji. Jest pierwszą osobą w serii, u której Oda potwierdził widzenie przyszłości. W trakcie trwania Whole Cake Island, jak i walki z Luffym, wydawał się nie do trafienia, a to z prostego powodu. Dzięki połączeniu specjalnej paramecji ciasta z jego widzeniem przyszłości, stworzył zabójczą broń. Unikał przewidzianych ataków wroga, manipulując kształtem swojego ciała. Wręcz zdawało się, że jest logią. Katakuri jest też sprawnym snajperem, który niemalże zabił Sanjiego i gdyby nasz kucharz nie był wystarczająco dobry w haki obserwacji, to źle by mogło się to dla niego skończyć. Również z trafianiem ataków w Luffy'ego nie miał większych problemów. A skoro mowa o owocu Katakuriego, to on sam bardzo kreatywnie go wykorzystuje. Nie tylko stworzył zatyczki dla uszu dla rodziny w trakcie furii Big Mom, ale również wykorzystuje swój owoc do ataków bezpośrednich, dystansowych, jak i z samego siebie potrafi zrobić toczący się donut, żeby unikać ataków wroga i szybko się przemieścić w pobliżu niego. Dodatkowo posiada przebudzony owoc, mogąc przemijać wszystko wokół siebie w ciasto. Przydaje się to podczas ataków zmasowanych lub dystansowych, a do jego kolekcji ataków ofensywnych należy również Mogura. Jest to trójząb, którym dosyć nieźle się posługuje, po prostu nim atakując wprost lub robiąc z niego wiertło. No i na sam koniec nie wolno zapomnieć o haki. O obserwacji już sobie szerzej powiedzieliśmy, natomiast warto dodać do tego silne zbrojenie, z którym Luffy miał olbrzymie problemy podczas ich pojedynku, oraz królewskie haki dające mu możliwość dalszego rozwoju ofensywnego. Jak dobrze wszyscy wiemy, a przynajmniej ci z nas, którzy obejrzeli Whole Cake Island, Katakuri nie do końca okazał się wielkim emo potworem. Splot wydarzeń podczas walki z Luffym ujawnił nam jego prawdziwą naturę. A więc trochę bardziej od początku. Gumiak rozpoczyna nierówną walkę z Katakuri. Z czasem dochodzimy do momentu, gdzie Kat myśli, iż pokonał protagonistę i akurat przyszedł czas na jego przerwę, podczas której delektuje się jedzeniem. Podkreślić jeszcze trzeba, że słodki generał złamał schemat i zablokował szansę na transformację w tryb czwarty protagoniście. No dobra, ale idąc dalej, Luffy oczywiście przerywa jego odpoczynek, co wywołuje wściekłość Kata i morduje kucharzy, ponieważ prawie nikt wcześniej nie widział jego prawdziwej twarzy. Jest zdenerwowany tak samo na Luffy'ego, jednakże w przypływie szału jego obserwacja nie działa jak należy i protag wykorzystuje szansę do kontrofensywy. Po wyczerpaniu się trybu czwartego i porwaniu Brule, Luffy robi krótką przerwę od walki, a Katakuri wyczekuje na jego ponowne przybycie. Przytoczony fragment był pokazem, jak ważne dla Katakuriego było zachowanie twarzy, zwłaszcza dla swojej rodziny. Gdy Owen dowiedział się później o jego porażce, wściekł się.
Wszystko to miało na celu budowanie twardego ducha, poczucia dumy i moralów pośród członków rodziny Charlotte. Zbudowanie legendy niepokonanego brata, który nigdy nie leżał plecami na ziemi, było grą pozorów z myślą o dobru rodziny, o czym jeszcze trochę później. Luffy po powrocie i rozpoczęciu kolejnej rundy z Gatem staram się jak najbardziej rozwinąć podczas tej walki i dorównać kroku słodkiemu dowódcy. Katakuri szybko to wychwycił i zaczął darzyć szacunkiem Gumiaka. W wyniku interwencji siostry Flampe, Luffy został poważnie ranny na skutek ataku Kata. Sam słodki dowódca to szybko zauważył i poirytowany, że ktoś interweniuje w jego walkę, gdzie darzy oponenta szacunkiem, skrzyczał Flampe i jej popleczników, ujawniając swoją prawdziwą twarz. Został on wyśmiany. Flampe zapowiedziała, że go skompromituje, ale on to olał, gdyż liczył się dla niego honor i chciał uczciwej walki, nawet jeśli spodziewał się w swojej głowie wygranej. Przeprosił Luffy'ego za wszystko i powiedział, że traktuje go jak równego sobie, a wszystkich innych potraktowali wspólnym zderzeniem królewskiego haki. Panowie dokończyli swój pojedynek. Katakuri, powiedzmy, iż symbolicznie pozwolił pierwszy raz powalić się na plecy, okazując pełen szacunek słomianemu kapeluszowi, uprzednio zapytawszy, czy powróci po to, by pokonać Big Mom, a ten odpowiedział, że na pewno, ponieważ zostanie królem piratów. Katakuri na koniec stwierdził, że Gumiak widzi naprawdę daleką przyszłość, po czym symbolicznie akceptując swoją porażkę, upadł na plecy. Natomiast Luffy położył na jego głowie kapelusz na znak oddania mu swojego szacunku. Czego to nas wszystko uczy? Moim zdaniem nie oceniać książki po okładce. Charlotte Katakuri, na pozór chłodny kalkulator i bezwzględny dowódca o wysokiej dostojności, a naprawdę dbający o dobro rodziny honorowy mężczyzna. Na największy jednak podziw zasługuje jego szlachetne zachowanie wobec Luffy'ego, obrazując, jak powinien zachować się człowiek czynu. Warto też zaznaczyć jego wspaniałą relację z Brule. Miał gdzieś co kto o nim myśli, ale gdy skrzywdzili jego siostrę, przemienił się w bestię na pokaz, by nie krzywdzili więcej jej i reszty jego rodzeństwa. Postać o naprawdę wielkim sercu. W teorii niezawodna prawa ręka Big Mom, z którego zdaniem się ona sama liczy, a w gruncie rzeczy człowiek myślący o bezpieczeństwie bliskich. Akt trzeci będzie krótkim epilogiem, gdyż nie wiemy, co się stało z Katakurim po Whole Cake Island. Według słów Flampe, jego reputacja chodzącego potwora raczej już się nie utrzyma po walce z Luffy'm, gdyż ona i jej sługi mieli rozpowszechnić zdjęcia jego prawdziwej twarzy do obiegu ogólnego. Także jego legenda jako niepokonanego uległa w gruzach. Jak wiemy, Owen się w tym temacie załamał. Najprawdopodobniej wiedział o całym przedstawieniu i z troski o morale w rodzinie również nie chciał, by ona upadła. Sytuacja Kata może się mieć fatalnie w wyniku do tych wszystkich wydarzeń, co może poskutkować nawet usunięciem ze stanowiska słodkiego generała. Tak jak to miejsce miało ze Snakiem, który przegrał swoją walkę z Urugem i stracił stanowisko. Niemniej jednak, jestem dobrej dla niego myśli. Jeżeli siły Czarnobrodego nie uderzyły na Whole Cake Island, jak to głosi wiele teorii, to raczej spokojnie powinien regenerować siły. Big Mom przez wiele lat miała do niego duże zaufanie i nie bez powodu był prawą ręką. Dlatego myślę, że jego pozycja numer 2 w załodze jest bezpieczna. Warto tutaj nadmienić słowa Daifuku, który widzi w nim kolejnego kapitana po mamie. Katakuri jest postacią bardzo lubianą w fandomie i bardzo dobrze rozpisaną. W rankingu popularności zajął wysokie miejsce. Myślę, że Oda z niego nie zrezygnuje i da mu jeszcze sporą rolę do odegrania w fabule. Kto wie, może nawet zostanie kolejnym kapitanem piratów Big Mamy, w którym Gumiak w przyszłości znajdzie kolejnego sojusznika. Więc to tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli się podobało. Pamiętajcie o komentarzu, co wy sądzicie o Katakurim i do zobaczenia w następnych materiałach.